Dzień dobry, szanowna widownia, a także widzowie z YouTube'a. Tymi słowami chciałbym rozpocząć przewód dzisiejszej debaty z dnia 18 listopada 2022 roku. Dzisiejszym gościem debaty jest Wiesław Goździewicz, komandor porucznik, radca prawny w NATO Joint Force Training Center w Bydgoszczy. Dzień dobry, komandorze. Dzień dobry Państwu. Gwoli sprostowania, komandor porucznik rezerwy od ponad 3 lat już nie w JFTC w Bydgoszczy. Ale w dalszym ciągu zajmuję się generalnie tą tematyką, więc jestem na bieżąco. Dobrze, więc przypomnijmy także pokrótce format naszej debaty. Będziemy poruszać szereg zagadnień związanych z wojną na Ukrainie. Początkowo przewodniczący, czyli ja, nakreślę temat oraz ramy tego zagadnienia. Następnie każdy z naszych rozmówców otrzyma prawo do głosu, tak aby każdy mógł się spokojnie wypowiedzieć. Na sam koniec konkretnego wątku widzowie będą mogli zadawać pytania odnośnie tematu. Prosimy o niezadawanie więcej niż 2 pytań od osoby przy konkretnych zagadnieniach. Oczywiście, jeśli takie pytania zostaną, można poczekać na kolejną turę pytań, albo po prostu poczekać. Prosimy także o kulturę wypowiedzi. Myślę więc, że kiedy już wszystko wyjaśniliśmy, możemy zaczynać. Zacznijmy więc może od mapki, czyli od frontu. Zaczniemy dzisiaj nie tak jak zwykle, czyli od południa, zaczniemy dzisiaj od północy, od odcinka Swatowe. Ze wszystkich innych odcinków jest to chyba do tej pory przez ostatnie 2 tygodnie najbardziej spokojny ze wszystkich frontów, tak chyba można powiedzieć, najbardziej stały. Już od ponad dobrego miesiąca walki toczą się na linii od Kreminy aż po granicę z Rosją. Linia ta jest istotna dla strony rosyjskiej do utrzymania, gdyż jeśli Ukraińcy w którymkolwiek miejscu tego frontu przetną pasmo gór, to prawdopodobnie Ukraińcy nie tylko zdobędą Swatowe, ale także Starobieck i otworzy im to drogę na Sewierodonieck i Rubiżnę. A kolejną linią obrony dla Rosjan zostałaby już chyba tylko rzeka Ajdar. Natomiast już od dłuższego czasu Ukraińcy nie są w stanie przełamać rosyjskiej obrony w tym rejonie. Dlaczego tak jest? Otóż zapytajmy naszych ekspertów. Zaczniemy może z okazji, że komandor jest tutaj, że tak powiem, pierwszym uczestnikiem i jeszcze nie widział, jak ta debata mniej więcej wygląda. Zacznijmy może od Sawy. Sawy, wypowiedz się. Dobry wieczór wszystkim raz jeszcze. Tak jak w swoim takim raporcie tygodniowym podkreślałem, Ukraińcy tutaj są w sytuacji dokładnie takiej, jak powiedzmy w lecie były wojska rosyjskie na odcinku donbaskim, to znaczy Ukraińcy głównie muszą cisnąć po prostu na całej linii styczności, licząc na jakiekolwiek przełamanie, w którym można po prostu wlać rezerwy. Aktualnie tak naprawdę nie ma takiej ścisłej linii frontu. Cały teren praktycznie od pasma wzgórz okalający Swatowe, jedący praktycznie od granicy, aż do wypłaszczenia przy Żytliwce na północ od Kreminnej, to jest główna linia obrony. Wysuniętą teoretycznie linią obrony miała być rzeka Żerebiec. Ukraińcy uchwycili mocne przyczółki na tej linii rzeki, przekroczyli ją w wielu miejscach. Oczywiście podchodzili pod Swatowe, podchodzili pod Kreminną, pod Żytliwkę. Tak naprawdę cały ten pas przechodzi w tym momencie z rąk do rąk. Na pewno na ten moment z ostatniego tygodnia jest jasne, że Makiwka została obroniona przez Ukraińców po dość mocnym kontrataku rosyjskim. Dosłownie wczoraj Ukraińcy przeprowadzili kolejny, troszeczkę większy szturm bądź rozpoznanie bojem na południe od Kreminnej. Nie potwierdziły się oczywiście plotki o zdobyciu terenów na południu od Swatowego. Sama droga P-66, ta główna droga przyfrontowa, tak naprawdę przechodzi w różnych odcinkach z rąk do rąk. Nie ma póki co na razie tutaj większych, pewnych zdobyczy. Poza tym, że Rosjanie cisną ze swojej strony pod Brodem, pod Białochorówkę, czyli żeby zabezpieczyć Kreminną od jakby południa. Kontratakowanie, jak mówiłem, na Makiwkę. Sztab ukraiński donosił o odparciu ataku w rejonie Terny oraz
bardziej na północ tego odcinka, czyli na Dworiczną i Petropawliwkę. Ogólnie rzecz biorąc, no, sytuacja jest taka trochę patowa dla obu stron. Rosjanie mocno okopali się na głównej linii obrony. Ukraińcom póki co nie udało się przeciąć głównej drogi zaopatrującej północny Donbas, czyli Sewierodonieck czy Rubiżne. Nie byli w stanie obejść linii obrony czy włamać się na wypłaszczeniu terenu, ani obejść linii po prostu Swatowego na ten moment. Tu myślę, że sytuacja na ten moment niestety jest dość patowa, no i jest tu po prostu walka o inicjatywę bądź o przełamanie jakiejkolwiek ze stron. Także to tyle z mojej strony. Dobrze, udzielmy więc głosu komandorowi. Komandorze, co komandor, trochę się zapętlam, co komandor sądzi o tym odcinku frontu, co się może tutaj dziać? Znaczy, szczerze mówiąc, nie miałem ostatnio czasu ani możliwości śledzić na bieżąco sytuacji na froncie, no ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bronić się jest generalnie łatwiej niż atakować, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy obrońcy przygotowali sobie zawczasu umocnienia, zwłaszcza w oparciu o naturalne przeszkody terenowe, które umiejętnie wykorzystują. I tutaj widzę, że Rosjanie mimo wszystko chyba wbrew informacjom o tym, że na większości odcinków frontu na pierwszą linię trafiają świeżo zmobilizowani rekruci, to chyba się nie do końca potwierdza, biorąc pod uwagę to, że w wielu miejscach moim zdaniem widać dość solidnie przygotowaną obronę, a kontrataki, które Rosjanie próbują wyprowadzać, nie mają moim zdaniem charakteru chaotycznego czy nieskoordynowanego, więc o ile to w cudzysłowie mięso armatnie zapewne gdzieś się na froncie pojawia, ci świeżo zmobilizowani rekruci, natomiast śmiem twierdzić, że nie stanowią oni, że się tak wyrażę, jednostek czy personelu pierwszorzutowego, a wręcz przeciwnie, raczej uzupełnienia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o działania w obecnej chwili, no to nie oszukujmy się, tak naprawdę warunki dyktuje pogoda. I warunki pogodowe w tym czasie roku tak naprawdę nie sprzyjają walkom czy walce manewrowej, raczej sprzyjają działaniom bardziej statycznym, pozycyjnym, i zdaje się, że Rosjanie, odrobiwszy częściowo przynajmniej lekcje z końcówki lutego, początku marca, gdy sami grzęźli w błocie, próbując szturmować ukraińskie pozycje, zaczynają wykorzystywać niekorzystne warunki pogodowe dla własnych, czy no, z korzyścią dla siebie, bo nie ma co ukrywać, że prowadzenie działań manewrowych w warunkach tak zwanej rasputicy jest niezmiernie utrudnione. I wygląda na to, że Rosjanom wcale nie zależy na tym, żeby doprowadzić do jakiegoś istotnego przełamania czy przyjęcia inicjatywy. Ja wręcz sądzę, że na chwilę obecną są to bardziej działania na przeczekanie, na wyczerpanie strony ukraińskiej, która, no, podejmując kolejne próby przełamania, również ponosi straty. A szacunki tych strat w zależności od źródeł są, no, dość niepokojące dla strony ukraińskiej, która już przecież sięgnęła po rezerwy,
a tych rezerw nie ma tak poważnych czy tak potężnych jak strona rosyjska, która zresztą nigdy nie liczyła się z pojedynczym żołnierzem czy z życiem pojedynczych żołnierzy. I tu też chyba w pewnym sensie ta różnica w mentalności ma pewien wpływ na charakter prowadzonych działań. Przepraszam za stek ogólników. Uprzedzałem, że nie śledzę na bieżąco sytuacji na froncie, ale z takiej ogólnej perspektywy wygląda na to, że zbliżamy się do czegoś w rodzaju bożonarodzeniowej czy noworocznej pauzy operacyjnej, gdzie obie strony postanowią raczej utrwalić aktualne zdobycze i umocnić się na aktualnych pozycjach, przynajmniej do czasu, kiedy przyjdą faktyczne mrozy umożliwiające nieco łatwiejsze przemieszczanie się w terenie, który już nie będzie podmokły. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz przepraszam za ogólniki. Ja bym powiedział, że to jest dość wyczerpująca odpowiedź, ale z tego co widzę, to obecnie nikt raczej nie chce się... Myślę, że zostało jednak wszystko odpowiedziane, jeżeli chodzi o odcinek swatowy. Myślę więc, że dalej możemy przejść, jakim krokiem można powiedzieć, do frontu donieckiego, żeby tak zahaczyć, ponieważ no, tam się ostatnio dzieją dosyć poważne boje. Rosjanie, można powiedzieć, tak jak na odcinku swatowe, bardziej starają się bronić, niż jak komandor powiedział, jakkolwiek przyłamać linię. Tak, na odcinku donieckim, i to można zaliczyć do tego także Bachmut i także Wuhledar, czy Wuhledar, w zależności jak to się poprawnie wymawia, lingwistykiem nigdy nie byłem. Natomiast można zauważyć właśnie potężne starcia pod Pawliwką, także na kierunku Awdijiwki, na kierunku pierwomańskie, Wodiane czy Opytne, które prawdopodobnie zostały dzisiaj zdobyte przez stronę rosyjską. Pojawiały się już wcześniej takie doniesienia, dzisiaj są one, można powiedzieć, bardziej oficjalne. Także właśnie na Bachmut, który jest atakowany, można powiedzieć, no już od dobrych, powiedzmy, 4 miesięcy, gdzie Rosjanie przełamać się nie mogą, a jednak siła ukraińska na tym kierunku, no jest po prostu ciężko dla Ukraińców. Ta pozycja nie jest jakby najlepsza. No i cóż, co właściwie tam planują Rosjanie? Dlaczego jednak tak się starają te takie ataki wiązać? Tutaj Sawa może się udziel, bo jak już tutaj gość nasz wcześniej wspomniał, trochę bardziej trzeba streścić informacje z frontu. No, ja się po prostu skupię na, powiedzmy, tych ostatnio tygodniowych postępach, także żeby ekspert mógł się skupić na swoim koniku później, że się tak wypowiem. Idąc, powiedzmy, już od północy. Ogólnie rzecz biorąc, no ostatni tydzień, no to są kolejne powolne postępy wojsk rosyjskich w rejonie Bachmutu. No trzeba już jasno powiedzieć, że większość terenów, które 3 tygodnie temu zostały jakby odbite po ograniczonym, podkreślam, kontrataku ukraińskim, no zostały jakby zredukowane. Tutaj jakby pojawiła się troszeczkę nowy odcinek jakby, ponieważ Rosjanie, grzęznąc w arkach pozycyjnych, no, mają dość nieduże postępy. No tak naprawdę no, można ewentualnie powiedzieć o przecięciu drogi przyfrontowej, czyli tej T-1302 na północny wschód od Bachmuckiego. Bardziej tutaj się jakby interesującym pojawił tereny na południe od Opytnego. Samo Opytne miało, Opytne w najbliższej odległości do Bachmutu, bo są 2 Opytne, do którego też zaraz przejdę. Opytne miało zostać zajęte przez Rosjan. Nie ma jeszcze co do tego oficjalnych potwierdzeń, ale jakby bardziej na południe Rosjanie jakby chcieli
bardziej uruchomić rejon Kurdimiwki, Andriwki, czyli jakby tam szukać większych postępów niż wojny pozycyjne, walki pozycyjne pod samym Bachmutem. Nie ma póki co większych tam postępów, no ale jednak jest to powiedzmy nowy rejon tych działań, bo tam dość były to powiedzmy no, statyczne działania. Uruchomiło się bardziej południe, czyli właśnie Majorsk, Kurdimiwka, próba jakby tam włamania wzdłuż dróg w tamtym rejonie, jakby do obejścia Bachmutu, no ale na ten moment no, postępy są dość nikłe. Przechodząc dalej na południe, czyli rejon Doniecka, Awdiwki, no tutaj się potwierdziło na koniec tego ostatniego tygodnia, początek tego tygodnia potwierdziło się jakby przejęcie Opytnego. Opytnego tutaj na południe od Awdiwki. Nie jest to ogromny sukces Rosjan. To jest przejście jakby zbiorników wodnych tutaj, tych bagiennych rejonów ciągnący się od Spartaka przez Wodianę. No, jest to teoretycznie taktyczny sukces, no ale trzeba pamiętać, że są to rejony mocno umocnione i sama Awdiwka przez zajęcie Opytnego no, nie jest jako tako zagrożona. Tu bardziej bym się obawiał północnego odcinka, czyli Nowoseliwki, Druchy i tak dalej, ponieważ tam jest więcej jakby dróg, które można użyć, żeby obejść Awdiwkę od północy. No, Ukraińcy dobrze wiedzą, więc no, front jest dość statyczny, no ale Rosjanie dalej jakby tu cisną. Idąc bardziej na południe, tu jest jakby największe skupienie rosyjskie, wynikające po prostu z bliskości frontu do połączenia kolejowego, które tak bardzo jest teraz, zwłaszcza w rejonie zimowym i stagnacji na frontach, no jest dla Rosjan krytyczne, ponieważ jak już mówiliśmy, wspominaliśmy wcześniej, no most Kerczeński najprawdopodobniej został bardziej uszkodzony niż to było na początku wiadomo, też wycofanie się z Chersonia. No, Rosjanie są uzależnieni od dróg kolejowych. To jest właśnie ten punkt, gdzie jest droga kolejowa wstępnym. Więc no, ja tutaj bym się spodziewał największego ciśnienia, powiedzmy, rosyjskiego. No, ale z powodu ukształtowania terenu, Ugledar, ja się tu trzymam bardziej ukraińskiej wymowy, bo jak mówię, no to wszystkie miejscowości na mapie mogą być rosyjskojęzycznie odczytywane, czy ukraińskojęzycznie. Ja się tu skłaniam do Ugledaru, czyli wersji ukraińskiej. Ugledar jest miejscowością górującą nad Pawliwką, więc dopóki on nie upadnie, walki o Pawliwkę będą trwały. Ukraińcy tutaj mogą się czasowo wycofywać, żeby zmniejszyć straty od ognia artyleryjskiego, ale dopóki nie padnie w Ugledar, który góruje terenowo nad Pawliwką, no Pawliwka jest strefą walk. Tutaj Rosjanie powiedzmy od zeszłego tygodnia próbowali uruchomić kolejny kierunek, czyli Mykilskie, przejście tam przez ciek wodny i jakby próba ataku na Ugledar od wschodu. Na ten moment nie ma większych potwierdzeń tego, no i tam nie ma za bardzo też dróg komunikacyjnych czy frontowych, także w sytuacji Rasputicy ukraińskiej, no ich pojazdy tam ugrzęzną. Tak samo Marinka, troszeczkę bardziej na północ, była ciężko atakowana, nie ma tam postępów rosyjskich na ten moment, także no w ogólnym rozrachunku ja bym patrzył po prostu na ten rejon, bo widać, że Rosjanie po prostu rzucili tam dużo zawodowego wojska. To są brygady piechoty morskiej. Jest to istotny dla nich kierunek. Pomimo aury i pogody, która no, nie sprzyja działaniu manewrowym, zwłaszcza zmechanizowanym,
Mimo wszystko Rosjanie tam uderzyli i prowadzą działania ofensywne dużych jednostek, no, co świadczy po prostu o desperacji do odepchnięcia Ukraińców od stepnego zabezpieczenia tej linii kolejowej. Także może przejdźmy teraz dalej. Dobrze. To może płynnie Amazon, przejdźmy do odcinka chersońskiego. Tutaj chciałbym podkreślić bardzo istotny fakt, że nie ma na ten moment żadnych potwierdzeń zdjęciowych, filmowych o zajęciu jakichkolwiek miejscowości na Półwyspie u ujścia Delty Dniepru. Nie ma żadnych potwierdzeń o zajęciu wysepek na Mierzei Dniepru. Jednakże działania sił specjalnych ukraińskich na pewno istnieją, ponieważ tutaj do tego faktu skłaniają mnie po prostu wysyp z ukraińskiej strony doniesień oraz właśnie ujęć barek, łodzi ze specjalcami szturmujących jakiś nieokreślony rejon. Dlaczego? No bo umówmy się, no Ukraińcy po prostu zasypali po tak naprawdę dwóch, trzech tygodniach zupełnej ciszy w sferze medialnej, zasypali media właśnie tymi doniesieniami. I to ma jeden wyraźny cel. Wyraźnym celem jest związanie rezerw rosyjskich, żeby zostawili więcej jednostek w tym rejonie, żeby nie przenieśli ich na inne odcinki, ale tutaj raz jeszcze przypominam, że na ten moment nie ma żadnych doniesień odnośnie stwierdzonych, zgeotakowanych zdjęć, filmów, że Ukraińcy działają na lewym brzegu Dniepru. Co nie znaczy, że tego nie robią. Na pewno to robią. To jest idealny moment odwrotu, to jest idealny po prostu sytuacja dla operatorów sił specjalnych do przeniknięcia frontu, do prowadzenia chaosu w liniach logistycznych nieprzyjaciela, wiązania nieokreślonej wielkości rezerw na tym kierunku. Ponadto, co było spodziewane, Ukraińcy starają się jak najbardziej skutecznie porażać zaplecze rosyjskie. Czyli są potwierdzone uderzenia na lotniska w Czaplince, która była, powiedzmy, takim hubem logistycznym, jeśli chodzi o most powietrzny, o samoloty transportowe i tak dalej. Dodatkowo no, były uderzenia, różne uderzenia w rejon koncentracji wojsk rosyjskich w tym tygodniu, no i one będą trwały. Jak najmocniej uderzyć, zdezorganizować zaplecze rosyjskie na tym odcinku. Jeszcze tutaj do materiału bym dorzucił ewentualnie zdjęcia satelitarne tutaj frontu, znaczy frontu okopów i linii obronnych rosyjskich, które zostały tam zbudowane. Jak widać, one zupełnie omijają teren półwyspu. Tam jest idealny jakby teren do właśnie działań sił specjalnych, ponieważ u wylotu półwyspu jest Chersoński Park Krajobrazowy. Jeśli dobrze pamiętam, tak to się nazywa. Także no, teren sprzyja działaniom sił specjalnych samej natury. Jest tam duże zalesienie, przepraszam, to jest czarnomorski biosfera, rezerwat biosfery. Teren bardzo zalesiony, podmokły, idealny do działań lekkiej piechoty sił specjalnych. No ale tak jak mówię, no to widać nawet na zdjęciach satelitarnych, że Rosjanie zupełnie olali ten kierunek, no bo on jest nie do utrzymania.
ten teren. Linie obrony są wybudowane według zdjęć satelitarnych, w ogóle omijające to miejsce, także to też chciałem po prostu podkreślić na koniec. Ja bym zadał jedno pytanie jeszcze tak odnośnie naszemu gościowi, co mnie bardzo ciekawi, jego opinia odnośnie pewnej sprawy, ponieważ wśród ekspertów pojawiły się takie, można powiedzieć, przypuszczenia, że jako, że miasto Cherson zostało właściwie opuszczone przez Rosjan bez większego zniszczenia, no oczywiście infrastruktura krytyczna, czyli tam elektrownie zostały wyłączone z użytku, natomiast bez większego, że tak powiem, zniszczeń, i w zamian tego Rosjanie mieli przeprowadzić właśnie odwrót, można powiedzieć, dosyć swobodny, dzięki czemu no, mogli sobie spokojnie, bez jakichś większych ostrzałów artyleryjskich, przejść na lewy brzeg Dniepru. Co właśnie komandor sądzi o tym, o tych twierdzeniach? Znaczy, ja powiem w ten sposób. Cherson z perspektywy przede wszystkim logistycznej byłby dla Rosjan koszmarem. O ile owszem, mogliby się okopać w cudzysłowie w mieście i no, miasto, jak to zazwyczaj miasto, stanowi bardzo dogodny teren do obrony. Natomiast no, oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, że wojska rosyjskie pozostające w Chersoniu w krótkim czasie zostałyby całkowicie odcięte, odizolowane i musiałyby walczyć z perspektywą, a właściwie z brakiem perspektyw na możliwość, na możliwości zaopatrzenia czy odwrotu, biorąc pod uwagę szerokość Dniepru w okolicach Chersonia, biorąc pod uwagę fakt, że most Antonowski właściwie nie nadawał się do użytku, a mosty pontonowe i przeprawy promowe, które tam Rosjanie tworzyli dla zaopatrywania swojego garnizonu w Chersoniu były właściwie pod ciągłym ostrzałem. Więc no, trudno mi się odnieść do doniesień czy spekulacji, że doszło do zawarcia jakiegoś porozumienia pomiędzy stronami rosyjską i ukraińską, że strona rosyjska wycofa się na lewy brzeg pod warunkiem, że strona ukraińska nie będzie tego odwrotu utrudniać. Ja bym raczej zwrócił uwagę na inny aspekt, ponieważ moim zdaniem tutaj chyba wyższemu dowództwu rosyjskiemu udało się przemówić do rozsądku jedynowładcy i przekonać go do tego, że pozostawianie w Chersoniu istotnych sił do obrony miasta, a byłoby de facto skazaniem ich na zagładę prędzej czy później. W krótkiej perspektywie no, Putin mógłby ewentualnie rozegrać to z politycznej czy stratkomowej perspektywy na swoją korzyść, zmusiwszy stronę ukraińską do prowadzenia intensywnego ostrzału artyleryjskiego i walk w Chersoniu, zdobywania budynku po budynku. Pamiętajmy, jak to się skończyło w Mariupolu i prawdopodobnie podobnie skończyłoby się w Chersoniu. Więc tutaj myślę, że mimo wszystko górę nad no, krótkotrwałym potencjalnie celem politycznym wziął zdrowy rozsądek, ponieważ no, zaopatrywanie garnizonu w Chersoniu byłoby praktycznie niewykonalne. Jeżeli chodzi o ewentualne porozumienie pomiędzy stronami, to też nie do końca było tak, czy może inaczej, nie do końca daje wiarę spekulacjom, że Ukraińcy i Rosjanie porozumieli się w kwestii tego, że Rosjanie względnie niepokojeni wycofają się z Chersonia, ponieważ mimo wszystko ostrzał artyleryjski przedmieść miasta przez stronę ukraińską był prowadzony.
Aczkolwiek pamiętajmy, że no, zasoby amunicji, zwłaszcza tej precyzyjnej GMLRS do wyrzutni HIMARS czy M270 też nie są niewyczerpane i nie sądzę, żeby stronie ukraińskiej zależało na pozbywaniu się cennych zasobów amunicji kierowanej precyzyjnie do tego, żeby prowadzić no niejako obszarowy ostrzał miasta w celu zmuszenia rosyjskiego garnizonu do kapitulacji czy odwrotu. Natomiast owszem, można zakładać, że stronie ukraińskiej zależało na uniknięciu sytuacji, w której Cherson zostałby zniszczony w porównywalnym stopniu co Mariupol. Natomiast z perspektywy ukraińskiej sam fakt niejako odbicia Chersonia z rąk rosyjskich. Pamiętajmy, że Cherson był właściwie jedynym miastem obwodowym, które udało się Rosjanom zająć od 24 lutego. To był już ogromny sukces z perspektywy politycznej czy perspektywy PR-owej. Więc być może stwierdzono, że umożliwienie czy zmuszenie Rosjan do odwrotu na lewy brzeg Dniepru poprzez odcięcie dróg zaopatrzenia do garnizonu w Chersoniu będzie wystarczające, a jednocześnie umożliwi zdobycie miasta bez narażenia go na poważne zniszczenia i bez narażenia ludności cywilnej przebywającej w mieście na poważne straty, no bo nie oszukujmy się, w przypadku działań zbrojnych prowadzonych w obszarach zurbanizowanych w konfliktach o wysokiej intensywności, to ludność cywilna płaci najwyższą cenę, a wcale nie żołnierze po jednej czy drugiej stronie. Więc no, tutaj z jednej strony aspekty polityczne zapewne były brane pod uwagę, aczkolwiek z perspektywy Rosjan, moim zdaniem fakt, iż no, brak byłby możliwości zaopatrywania garnizonu w Chersoniu, był decydujący dla decyzji o wycofaniu z miasta na lewy brzeg. Jeszcze w kontekście ukraińskich działań specjalnych na tym półwyspie. Nazwy nie jestem w stanie powiedzieć. To był bodajże, żeby, nie chcę przerywać, ale ten półwysep się nazywał Kinbrun chyba bodajże. Kinbrun czy jakoś tak. Więc o ile teren sprzyja prowadzeniu ograniczonych operacji specjalnych, pamiętajmy też o tym, że oznaczałoby to konieczność zorganizowania dla ukraińskich wojsk specjalnych czy sił specjalnych no, skrytek punktów, w których przechowywane byłoby zaopatrzenie, amunicja i tak dalej. O ile no, jest to lokalizacja świetna do prowadzenia ewentualnego rozpoznania specjalnego czy dalekiego rozpoznania w kierunku czy pozycji rosyjskich. O tyle pamiętajmy o tym, że podobne problemy, jakie dotyczyłyby rosyjskiego garnizonu w Chersoniu, związane z przerzutem zaopatrzenia przez Dniepr, dotyczyłyby, chociaż oczywiście na zdecydowanie mniejszą skalę, również ukraińskich sił specjalnych. Także o ile te działania są prowadzone, no ja nie spodziewałbym się jakichś spektakularnych rajdów, czy tak zwanych akcji bezpośrednich ukraińskich sił specjalnych w tej lokalizacji. Raczej spodziewam się, że będą one prowadziły rozpoznanie specjalne, ewentualnie wspomagały ukraińską artylerię w naprowadzaniu ognia na
kluczowe cele na pozycjach rosyjskich, co zresztą jest generalnie wpisane w specyfikę działań wojsk specjalnych. I nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w przeciągu kilku najbliższych dni, ewentualnie tygodnia, usłyszeli o jakichś przypadkach porzuconego niedopałka gdzieś w kluczowych magazynach rosyjskich na tym odcinku frontu, ponieważ tak jak powiedziałem, no, wojska specjalne są wręcz stworzone, czy może inaczej, jednym z podstawowych zadań wojsk specjalnych czy sił specjalnych w takich sytuacjach byłoby precyzyjne wskazywanie celów dla artylerii czy lotnictwa. I myślę, że to będzie priorytet w działaniach ukraińskich sił specjalnych na tym odcinku. Ja bym tylko dodałbym tylko jeszcze do wypowiedzi pana komandora, że jak dogadane były rzekomo strony ukraińskie i rosyjskie, że już negocjacje będą trwały, no to chyba pokazały, jaki jest stan faktyczny tego, no dość intensywne ostrzały infrastruktury elektrycznej, cywilnej, ciepłowniczej na terytorium Ukrainy, co też właśnie miało swoje konsekwencje na terenie naszego kraju. To chyba najwyższy czas do tego przejść, Amatron. Jeżeli mogę, to chciałbym sprecyzować jedną rzecz. Bo infrastruktura energetyczna co do zasady może być uznawana za obiekty podwójnego przeznaczenia, więc unikałbym kategorycznego stwierdzenia, że jest infrastrukturą cywilną. To innego kwestia infrastruktury ciepłowniczej, ale tak naprawdę zdecydowana większość rosyjskich uderzeń na obiekty infrastruktury energetycznej czy infrastruktury krytycznej w Ukrainie dotyczyła obiektów infrastruktury energetycznej, stacji rozdzielczych, energii elektrycznej, aniżeli węzłów ciepłowniczych dla przykładu. Faktem, większość energii elektrycznej produkowanej na Ukrainie w sposób konwencjonalny jest produkowana przez elektrociepłownie, więc uderzenia w bloki energetyczne tych elektrociepłowni miały też pośredni skutek w postaci zakłóceń w dostawach energii cieplnej na potrzeby ludności cywilnej, tym bardziej no, zdecydowanie odradzałbym sugerowanie, że infrastruktura ciepłownicza była celem rosyjskich uderzeń, bo w zdecydowanej większości dotyczyło to infrastruktury energetycznej. I ostatnia kwestia, nawet jeżeli faktycznie doszło do jakichś tam rozmów strony ukraińskiej i rosyjskiej w kwestii odwrotu z Chersonia, to świadczyłoby to moim zdaniem o tym, że obie strony zdawały sobie sprawę z tego, jakie byłyby ewentualne koszty oblężenia Chersonia nie tylko w kwestii siły żywej, czyli żołnierzy, sprzętu i tak dalej, ale również ludności cywilnej, to raz. A druga sprawa, że w taki sam sposób, jak Ukraińcy zdawali sobie sprawę z tego, jakim problemem byłoby zaopatrywanie Chersonia przez Rosjan, Rosjanie też musieli zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina nie posiada wystarczających zasobów, jeżeli chodzi o środki rażenia precyzyjnego, żeby niejako poświęcić je do prowadzenia walk w Chersoniu. Więc jeżeli dochodziło do takich rozmów, to znaczy, że obie strony zdawały sobie sprawę z tego, że będzie to rozwiązanie w pewnym sensie korzystne dla obu stron. Dobrze. To jest dosyć interesujący wątek.
Natomiast jeszcze bym chciał tak dokończyć ogólnie cały front. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania odnośnie tego, co było tutaj mówione, na przykład odnośnie frontu chersońskiego? Czy ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia? Tutaj zapraszamy do wypowiedzenia się, bo za chwilę będziemy wkraczać, no myślę, chyba w najbardziej interesującą część naszej rozmowy. Ale cóż, na chwilę obecną takich pytań nie widzę. Jeśli by się takie pytania pojawiały, to oczywiście zapraszamy do ręki w górę. Natomiast, jak już tutaj wcześniej wspomnieliśmy, to przechodząc prawdopodobnie odwetem mimo wszystko za zdobycie Chersonia, były ataki rakietowe Rosji, które zaczęły się 15 listopada. No można powiedzieć, że one trwają poniekąd nadal, do czego zaraz przejdziemy, ale warto zauważyć tutaj pewien schemat, że za każdym razem, kiedy Ukraińcy odnoszą jakieś, można powiedzieć, szczególne zwycięstwo, chociażby czy to jest zdobycie Izium, Bałakili i Kupiańska, czy chociażby zdobycie Łymania, za każdym razem można zauważyć dosyć, można powiedzieć, sowite ataki rakietowe Rosji na Ukrainę, w różne cele, w głąb tego państwa. Do tej pory właśnie 15 listopada było chyba dotąd największe, jeśli się nie mylę, od 24 lutego. No, sam prezydent Zełański wspomina o tym, że 10 milionów Ukraińców nadal jest bez prądu po tych atakach. I to pomimo, z tego co można zauważyć, z tego co ja zaobserwowałem, nie wiem do końca jaki jest faktyczny stan, natomiast mimo wszystko są doniesienia, że system obrony przeciwlotniczej jest dosyć skuteczny na Ukrainie i większość tych pocisków została odbita. Natomiast przy okazji, jak będziemy jeszcze do tego przechodzić, przy okazji bym jeszcze jeden wątek do tego tematu dodał. Odnośnie tego, że pojawiają się także spekulacje odnośnie związanych z tymi atakami możliwych migracji ludności ukraińskiej w głąb właśnie Unii Europejskiej z powodu właśnie braków w energii elektrycznej, także w wodzie. No i jest to oczywiście zagrożenie, z którym byśmy musieli się wiązać. Tutaj może tym razem oddam głos dla naszego eksperta, komandora, właśnie odnośnie tych ataków z 15 listopada, których można powiedzieć, że ciąg nadal następuje, nawet po dzień dzisiejszy, a także o tych możliwych migracjach. Tutaj już głos oddaję komandorowi. Znaczy kwestie migracyjne nie są zdecydowanie moją mocną stroną, także no z góry przepraszam, że nie będę w stanie się zbyt szczegółowo do nich odnieść, aczkolwiek nie można wykluczyć, a wręcz należy zakładać, że wraz ze spadkami temperatur i nadchodzącą zimą i powtarzającymi się problemami z zaopatrzeniem w energię elektryczną, czy energię cieplną, czy bieżącą wodę, część obywateli Ukrainy, którzy nie podlegają oczywiście przepisom mobilizacyjnym, może zdecydować się poszukać bezpieczniejszego i lepszego miejsca do życia za granicami Ukrainy. Natomiast nie obawiałbym się tutaj powtórzenia tej pierwszej, czy skali tej pierwszej fali migracji obywateli Ukrainy bezpośrednio na początku wojny, aczkolwiek no, trzeba się liczyć z istotnym zwiększeniem napływu uchodźców z Ukrainy, głównie do Polski, a no, choćby ze względu na bliskość kulturową, zresztą no, skala migracji na początku wojny jest jednoznaczna. Niemalże 80% uciekinierów z Ukrainy zdecydowało się pojechać do Polski. W zdecydowanie mniejszym stopniu migracja dotknęła Słowację, Węgry czy Rumunię ze zrozumiałych względów. Natomiast tak, ukraińska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa no jest, pracuje intensywnie i to widać, aczkolwiek no, daleki byłbym
od bezkrytycznego przyjmowania na wiarę statystyk podawanych przez ukraińskie Ministerstwo Obrony. Żaden system obrony powietrznej, żaden system obrony przeciwlotniczej, żaden system obrony przeciwrakietowej nie jest skuteczny w 100%, a powiem więcej, w przypadku pocisków balistycznych prawdopodobieństwo ich przechwycenia zdecydowanie spada poniżej 70%. Pociski manewrujące typu kalibr, które są jakby nie patrzeć pociskami poddźwiękowymi, stanowią stosunkowo łatwe cele do przechwycenia dla nowoczesnych systemów przeciwlotniczych, aczkolwiek nawet dla systemu IRIS-T czy systemu NASAMS szacuje się prawdopodobieństwo zniszczenia celu pierwszym pociskiem na poziomie 80% mniej więcej. Więc uśredniając, naprawdę byłbym ostrożny przy ocenie danych statystycznych, danych podawanych przez stronę ukraińską, gdzie rzekomo strąca się około 80% pocisków i amunicji krążącej, wystrzelonej czy używanej przez stronę rosyjską. Ja bym sugerował raczej, że ten współczynnik skutecznie porażonych środków napadu powietrznego używanych przez Rosję kształtuje się na poziomie 65, może 70%, ale to byłoby absolutne maksimum, biorąc również pod uwagę fakt, że w przypadku systemu IRIS-T sama strona niemiecka przyznała, że nie jest w stanie na bieżąco zaopatrywać Ukrainę w pociski do tego systemu, ponieważ aktualny poziom ich produkcji nie jest wystarczający na pokrycie zapotrzebowania ukraińskiego, nie wspominając już o tym, że jakieś tam zasoby pocisków zapewne strona ukraińska zostawia w charakterze rezerwy. Bo pamiętajmy, że system IRIS-T nie został jeszcze przyjęty na uzbrojenie w Republice Federalnej Niemiec i tak naprawdę Ukraina jest pierwszym faktycznym użytkownikiem tego systemu. Nie wiem na ile, to znaczy nie dysponuję informacjami odnośnie ilości pocisków typu AMRAM przekazanych stronie ukraińskiej wraz z systemem NASAMS, ponieważ NASAMS to jest generalnie rzecz biorąc system naziemny wykorzystujący pociski typu AMRAM, czyli pociski zaprojektowane jako pociski powietrze-powietrze. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, to ich zasoby są ograniczone. Obawiam się, że przed Ukraińcami jeszcze sporo problemów związanych z rosyjskimi uderzeniami na obiekty infrastruktury krytycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o system energetyczny ukraiński. A przy skali tych ataków, zwłaszcza przy użyciu amunicji krążącej produkcji irańskiej, nie ma fizycznej możliwości, żeby wszystkie te środki napadu powietrznego zostały przez stronę ukraińską przechwycone. Więc jeżeli teraz Państwo pozwolicie, bo dostałem listę 10 pytań, które przesłano mi w wiadomości bezpośredniej, to postaram się szybko i
krótko i zwięźle odpowiedzieć na każdy z nich. Pytanie pierwsze, jak mógłby wyglądać upadek Rosji po zakończeniu wojny na Ukrainie? Tak naprawdę tego nie wie nikt. Warunkiem upadku Rosji jest przede wszystkim odsunięcie od władzy Władimira Putina w ten czy inny sposób. Jakaś katastrofalna, o dużej skali klęska w wojnie z Ukrainą może spowodować fakt, że Władimir Władimirowicz zostanie w cudzysłowie zniknięty, tudzież wypadnie przez zamknięte okno, jak to się zdarzało niektórym oficjelom rosyjskim. Aczkolwiek nie spodziewam się na ten moment, żeby do władzy w Rosji po ewentualnym upadku Władimira Putina doszła frakcja jakoś zdecydowanie bardziej prozachodnia. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiejś katastrofalnej klęski militarnej na Ukrainie, a takiej, która spowoduje no, raczej oddolne inicjatywy w społeczeństwie rosyjskim, które doprowadzą do zmiany reżimu, no, nie wykluczałbym sytuacji, w której niektóre z republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej postanowiłyby pójść na swoje, wyrażając się kolokwialnie, aczkolwiek taki scenariusz nie do końca byłby korzystny z perspektywy Zachodu, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię konieczności utrzymania kontroli nad rosyjskim arsenałem jądrowym. Więc tak naprawdę w interesie Zachodu nie leży rozpad Federacji Rosyjskiej, w interesie Zachodu moim skromnym zdaniem leży raczej zmiana reżimu na bardziej cywilizowany i bardziej demokratyczny. Czy po uderzeniu dwóch rakiet na terytorium RP zostanie zwiększona ilość środków obrony przeciwlotniczej na wypadek ponownych uderzeń zagubionych rakiet? Więc sekretarz generalny NATO w swoim oświadczeniu po wczorajszym, chyba wczorajszym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej stwierdził, że rozmieszczono siły i środki wystarczające i na chwilę obecną sojusz nie rozważa jakiegoś dramatycznego wzrostu czy dramatycznego zwiększenia ilości sił rozmieszczonych na wschodniej flance. To oczywiście nie wyklucza możliwości, w której dwustronne inicjatywy, tutaj niekoniecznie odbywające się pod auspicjami NATO, ale dla przykładu strona amerykańska może jednostronnie zdecydować, w porozumieniu z Polską oczywiście, znaczy, więc nie jednostronnie, tylko dwustronnie, ale nie w uzgodnieniu z NATO, zdecydować o tym, że zwiększy swój kontyngent w Polsce i takiej opcji, takiej ewentualności bym nie wykluczał. Może też w przyszłości dojść do powtórzenia czegoś na kształt operacji Active Fence, gdzie pod egidą Sojuszu Atlantyckiego kilka państw rotacyjnie postanowiło wysyłać do Turcji swoje baterie systemu Patriot, na przykład Holandia, na przykład Niemcy. Natomiast na tę chwilę, na dzień dzisiejszy sojusz raczej nie ma apetytu na to, żeby sojusz raczej nie ma apetytu, żeby pod auspicjami sojuszu zwiększać obecność wojskową na wschodniej flance, co oczywiście nie wyklucza dwustronnych inicjatyw między Polską a poszczególnymi państwami sojuszu. Jakie są szanse na zakończenie wojny na Ukrainie według zapowiedzi niektórych ekspertów i generałów latem przyszłego roku? No, szanowni państwo, ja w swoich prognozach na temat wojny na Ukrainie kilkakrotnie pomyliłem się sromotnie, a na przykład stwierdziwszy swego czasu, że Ukraina nie posiada sił i środków na to, żeby przeprowadzić operacje ofensywne na większą skalę na kierunku chersońskim. Więc tak naprawdę
wolałbym nie wróżyć z fusów. Obie strony tej wojny boleśnie odczuwają jej skutki, zwłaszcza jeżeli chodzi o straty osobowe. W mniejszym stopniu Rosja odczuwa te straty osobowe niż Ukraina, moim skromnym zdaniem, ale to wynika również z rosyjskiej mentalności, gdzie życie ludzkie czy życie pojedynczych żołnierzy niekoniecznie wartościuje się tak samo jak na przykład na Ukrainie. Straty sprzętowe rosyjskie są olbrzymie i Rosja nie ma szans w taki czy w podobny sposób jak Ukraina i względnie szybko ich odbudować, więc być może dojdzie do zamrożenia tej wojny w okresie zimowym dosłownie i w przenośni, aczkolwiek czy i kiedy i w jaki sposób ona się zakończy, nie jestem w stanie przewidywać. Lato przyszłego roku moim skromnym zdaniem jest perspektywą raczej optymistyczną, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę ten konflikt na mniejszą lub większą skalę trwa już od 2014 roku. Jakie mogą być przesłanki sojusznicze do uruchomienia artykułu 4, jak i artykułu 5? Z artykułem 5 to raczej uspokojenie publiczności. Dobrze, więc jeżeli chodzi o artykuł 4, to już wiemy, że Polska nie zdecydowała się sięgnąć po to rozwiązanie, aczkolwiek artykuł 4 to tak naprawdę tylko konsultacje w sytuacji, w której jedno lub kilka państw członkowskich NATO wyrażają obawy co do bezpieczeństwa i integralności terytorialnej. I już kilkakrotnie sięgano po ten instrument. Turcja w kontekście ISIS, Polska również sięgnęła po konsultacje z artykułu 4. Więc nie jest to sytuacja jakoś szczególnie niepokojąca, zwłaszcza, że to są tylko i wyłącznie konsultacje. Artykuł 5 to jest zupełnie inna historia. Artykuł 5 może zostać przywołany dopiero w momencie, kiedy dojdzie do zbrojnej napaści na terytorium jednego z państw członkowskich. Zbrojnej napaści w rozumieniu artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, czyli musiałby być to zbrojny atak. I tutaj uspokajam nie tylko moje zdanie wyrażając, ale wielu ekspertów z dziedziny prawa międzynarodowego, że przypadkowe trafienie w terytorium danego państwa bez zamiaru faktycznego wykonania uderzenia czy ataku zbrojnego nie jest uznawane jako kwalifikujące się do kategorii zbrojnej napaści czy ataku zbrojnego, więc nawet gdyby na przewodów spadła faktycznie rakieta rosyjska, to trudno sobie wyobrazić uznania tego za akt zbrojny, chyba że byłyby przesłanki do stwierdzenia, że miało to charakter intencjonalny, ale to w tym przypadku raczej należałoby wykluczyć. Jakie konsekwencje w świetle prawa międzynarodowego może mieć upadek rakiet bądź ich części pochodzących z obcego państwa na terytorium państwa NATO, zarówno pochodzenia ukraińskiego, jak i rosyjskiego? Częściowo się do tego tematu odniosłem, więc jeżeli chodzi o przypadkowy upadek, konsekwencje będą takie, że owszem, będą pewne reperkusje polityczne, można będzie ewentualnie dochodzić roszczeń przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości przy ONZ z tytułu szkody wyrządzonej poprzez działanie przypisywane danemu państwu. Natomiast żeby można było uznać, iż doszło do ataku zbrojnego czy zbrojnej napaści, muszą zostać spełnione przesłanki dotyczące skali, intensywności i natężenia użycia siły wojskowej. Nie będę tu się za bardzo rozwodził, chętnych odsyłam do lektury uzasadnienia wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 1986 roku w sprawie Nikaragua przeciwko Stanom Zjednoczonym, gdzie przy dość dużej
skali zaangażowania amerykańskiego w Nikaragui. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż nie doszło do zbrojnego ataku Stanów Zjednoczonych na Nikaraguę, nawet mimo tego, amerykańska marynarka wojenna zaminowała niektóre nikaraguańskie porty. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że doszło do naruszenia zasady nieinterwencji, że doszło do niezgodnego z Kartą Narodów Zjednoczonych użycia siły w relacjach międzynarodowych, ale nie było to na skalę wystarczającą do uznania za atak zbrojny czy zbrodnią, czy zbrojną napaść. Kwestia pochodzenia pocisku tak naprawdę ma tutaj znaczenie drugorzędne. W przypadku pocisku ukraińskiego, jak to zostało wielokrotnie podkreślone przez władze polskie, ale i w stanowisku Rady Północnoatlantyckiej wyrażonym wczoraj, czy przedwczoraj, 16, czyli przedwczoraj, przepraszam, wszystkie państwa członkowskie NATO stwierdziły, że no, o ile wiele wskazuje na to, iż był to pocisk ukraiński, ostateczną odpowiedzialność i tak ponosi strona rosyjska jako agresor, ponieważ strona ukraińska działała w ramach swojego przyrodzonego prawa do samoobrony w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych. Więc no, znaczenie czy kwestia państwa, które wystrzeliło dany pocisk, ma raczej znaczenie polityczne niż prawne, no bo wiadomo, apetyt na to, żeby stwierdzić, iż doszło do naruszenia prawa konfliktów zbrojnych, przepraszam, doszło do naruszenia integralności terytorialnej i użycia siły wojskowej byłby większy w sytuacji, gdyby to było państwo wrogie niż państwo sojusznicze, a Polska traktuje Ukrainę jako państwo sojusznicze, więc raczej no, w przypadku ukraińskiego pocisku temat byłby załatwiany w sposób bardziej polubowny i dyplomatyczny niż gdyby to był pocisk rosyjski. Prozaiczne pytanie o zimową gotowość ukraińskiej armii, na przykład na Twitterze o zakup lub datki na zimową odzież. Ja powiem w ten sposób, no, potrzeby ukraińskiej armii, jeżeli chodzi o odzież zimową, buty i tym podobne wyposażenie są ogromne i tu nie ma co ukrywać. Zbiórki organizowane są nie dlatego, że ktoś ma ochotę, tylko dlatego, że faktycznie strona ukraińska no, zgłasza zapotrzebowanie na zimowe ubiory, na buty i tym podobne, więc biorąc pod uwagę skalę mobilizacji na Ukrainie, potrzeby w tym zakresie są ogromne i obawiam się, że państwo ukraińskie samodzielnie nie jest w stanie im sprostać. Pytania odnośnie migrantów. Pierwsze, czy w przypadku wyrzucania nielegalnych migrantów z powrotem tam, skąd przybyli, polski rząd może ponieść jakieś konsekwencje przed organami międzynarodowymi? Otóż tak, może. Ponieważ już w przypadku Polski doszło do zastosowania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej środków tymczasowych nakazujących stronie polskiej zaprzestanie tak zwanych pushbacków, czyli wypychania migrantów z powrotem na stronę białoruską bez przyjmowania wniosków azylowych, ponieważ zgodnie z przepisami unijnymi migrant, który chce złożyć wniosek azylowy, ma prawo złożyć go w pierwszym kraju Unii Europejskiej, do którego dotrze. Wielu imigrantów faktycznie nie decyduje się na złożenie wniosków azylowych w Polsce, decydując się raczej na kontynuowanie swojej podróży dalej na zachód do Niemiec, co nie zmienia faktu, że żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie ma prawa odmówić przyjęcia wniosku azylowego,
a kilkakrotnie w przypadku Polski stwierdzono, że do takich odmów dochodziło i takie odmowy są niezgodne z prawem. Natomiast znaczy, dodałbym jeszcze, że w polskiej ustawie o ochronie granic państwowych i w ustawie o cudzoziemcach przewidziano normalne, w cudzysłowie, procedury deportacyjne w przypadku osób, co do których nie ma wątpliwości, że są nielegalnymi migrantami i ewentualnie nie chcą złożyć wniosku azylowego w Polsce. Więc należałoby raczej stosować te procedury deportacyjne, aniżeli po prostu je, te osoby wypychać za ogrodzenie. Aczkolwiek biorąc pod uwagę skalę i natężenie tej fali nielegalnej migracji wspomaganej przez stronę białoruską, no, w pewnym stopniu można usprawiedliwiać, czy można spróbować rozumieć działania Straży Granicznej. Aczkolwiek niedopuszczalne są sytuacje, w których potencjalnemu azylantowi odmawia się przyjęcia wniosku azylowego, wniosku o ochronę prawną, a takie przypadki zostały udokumentowane przez organizacje reprezentujące prawa migrantów i one stały się podstawą stosowania środków tymczasowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy proceder przepychania imigrantów przez służby graniczne sąsiedniego państwa, na przykład Białorusi, może być potraktowany jako podstawa do ostrzelania tych służb? Nie, ponieważ ryzykowalibyśmy w tym momencie powstanie czy dojście do konfliktu zbrojnego. Chyba że dojdzie do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego czy funkcjonariuszy policji, którzy zostali skierowani do ochrony granicy państwowej. Wiadomo, że w tym momencie użycie broni palnej lub innych środków przymusu bezpośredniego byłoby jak najbardziej dopuszczalne. Natomiast zamiast użycia siły w reakcji na białoruskie próby przepychania migrantów na polską stronę granicy, ja bym raczej skupiał się na dokumentowaniu takich przypadków w celu ewentualnego zgłoszenia czy składania roszczeń przeciwko stronie białoruskiej, choćby przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, ponieważ takie działania białoruskich służb, będących organami państwa białoruskiego, jest oczywistym naruszeniem prawa międzynarodowego i z tego tytułu Białoruś jako państwo może ponieść konsekwencje, natomiast no, w takich sytuacjach zdecydowanie zalecałbym zachowanie daleko posuniętej ostrożności w celu unikania sytuacji mogących eskalować do użycia siły czy wręcz wymiany ognia pomiędzy służbami. Ostatnie trzy pytania, czyli tak. Jaka może być reakcja USA, jeśli Rosji zostaną dostarczone koreańskie i irańskie pociski balistyczne dalekiego zasięgu? No więc reakcja USA będzie najprawdopodobniej jedna, czyli nałożenie sankcji, embarga na państwa dostarczające broń do Rosji. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że no, ani Chiny, ani Iran nie są bezpośrednio zaangażowane w konflikt zbrojny na Ukrainie.
umowy handlowe pomiędzy Rosją a Iranem, czy Chinami, czy Koreą Północną w dalszym ciągu obowiązują. Natomiast dostarczanie broni przez te państwa Federacji Rosyjskiej na pewno nie będzie casus belli, czyli powodem wojny ze strony Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek spodziewałbym się ewentualnego nałożenia sankcji na państwa dostarczające broń do Rosji. A pamiętajmy, że jednym z głównych odbiorców chińskiej gospodarki są Stany Zjednoczone, więc ewentualne embarga na chińskie towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych mogłoby być dość dotkliwe dla chińskiej gospodarki. W kwestii Korei Północnej czy Iranu tej wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi właściwie nie ma, więc tutaj dotkliwości nie będzie. Natomiast gdyby Stany Zjednoczone potrafiły przekonać swoich partnerów do nałożenia embarga na dostawy niektórych komponentów do Iranu, bo ostatnio chociażby sugerowano, że zaawansowane systemy optoelektroniczne zachodniej produkcji były wykorzystywane w irańskiej amunicji krążącej Shahed 136, mogłoby to mieć dość poważne konsekwencje dla irańskiej produkcji zbrojeniowej. Jak oceniam obecnie postępującą modernizację techniczną polskiej armii pod kątem ilości zakupów i dostaw? O więc o ile lista zakupów jest ogromna, imponująca i robi wrażenie, na chwilę obecną poziom dostaw jest relatywnie niski, no ale nie oszukujmy się, te umowy, realizacja tych umów wymagać będzie czasu dla ich zrealizowania i zrealizowania dostaw. Niektóre zakupy oceniam zdecydowanie pozytywnie, jak na przykład zakup koreańskich wyrzutni, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo, o ile tak to się prawidłowo wymawia, czy wzmocnienie polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej poprzez szybką czy interwencyjny zakup tak zwanej małej narwi. W stosunku do innych zakupów jestem nieco bardziej sceptycznie nastawiony i tutaj z przykładów mogę przytoczyć samoloty FA-50 produkcji koreańskiej, czy interwencyjny w cudzysłowie zakup koreańskich armatochaubic K-9, których bliskim krewniakiem sprawdzonym w boju na Ukrainie jest armatochaubica Krab, wykorzystująca co prawda koreańskie podwozie K-9, ale brytyjską wieżę armatochaubicy AS-21 spolonizowaną w dużym zakresie. Więc no, na pewno pozytywnie oceniam decyzję o rozpoczęciu programu Miecznik, czyli zakupu 3 fregat dla marynarki wojennej RP. I to nie tylko dlatego, że jestem oficerem rezerwy marynarki wojennej, tylko również dlatego, że od 30 lat marynarka wojenna była bardzo zaniedbana i niedoinwestowana. Zdecydowanie pozytywnie oceniam również kontynuację programu Cormoran 2, czyli wdrożenia do służby nowoczesnych niszczycieli min. Trochę mi przykro, że program Orka, czyli program pozyskania okrętu podwodnego, nadal nie ruszył z miejsca, a to może się skończyć tym, że dywizjon okrętów podwodnych niebawem przestanie istnieć. Nieco krytycznie oceniam rozdrobnienie, jeżeli chodzi o zakupy śmigłowców dla sił zbrojnych. Wojska specjalne z S-70i
marynarka wojenna z czterema AW-101 z opcją na cztery kolejne. A z kolei w ramach, czy dla lotnictwa wojsk lądowych, śmigłowce AW-149 plus ogłoszony zamiar zakupu śmigłowców uderzeniowych Apache. A więc o ile AH-64 są no, ewidentnie maszynami bezkonkurencyjnymi, jeżeli chodzi o nowoczesne śmigłowce uderzeniowe, o tyle jeżeli chodzi o śmigłowce wsparcia czy transportowe, a no, nie do końca przekonuje mnie argument dywersyfikacji i mikrofloty śmigłowcowe w polskich siłach zbrojnych, czytaj 8 śmigłowców S-70i dla wojsk specjalnych, 4, potencjalnie 8 śmigłowców AW-101 dla marynarki, dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. No, to z logistycznego punktu widzenia może być problemem. Żałuję trochę, że przegapiono możliwość zakupu wycofywanych przez Norwegię F-16. Faktem są to samoloty w wersjach A i B, czyli poprzedniej wersji w stosunku do użytkowanych przez polskie siły powietrzne aktualnie. Aczkolwiek były to samoloty, które przeszły midlife upgrade i mogły spokojnie posłużyć 8-10 lat do czasu wdrożenia F-35 i ewentualnego pozyskania nowych maszyn typu F-16. No, na tych ex-norweskich F-16 będą teraz latać Rumunii. Trochę szkoda, że nie polscy piloci. I ostatnie pytanie. Jakie konsekwencje mogą czekać wysoko postawione politycznie osoby za świadome wprowadzenie w błąd rządy innych państw odnośnie rzekomego kłamstwa Żeleńskiego co do pochodzenia rakiet? Ciekawi mnie to, czy są jakieś dyrektywy NATO, czy jakieś dyrektywy NATO to regulują. Więc nie, dyrektyw NATO w tej kwestii absolutnie żadnych nie ma. Kwestie kłamstwa w polityce międzynarodowej też nie są regulowane przez prawo międzynarodowe. Politycy nie tylko na arenie międzynarodowej, również w polityce wewnętrznej bardzo często uciekają się do półprawd, żeby nie użyć bardziej dosadnego określenia. Ja myślę, że najpoważniejszą konsekwencją, która może dotknąć administrację prezydenta Żeleńskiego, jest utrata wiarygodności na arenie międzynarodowej, co w pewnym sensie dzieje się na naszych oczach, bo w sytuacji, w której 30 państw członkowskich NATO stwierdza jednoznacznie, że najprawdopodobniej na przewodów spadły fragmenty, jeżeli nie cały pocisk S-300 wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, gdzie jednocześnie Sojusz stwierdza, że ostateczną winę i odpowiedzialność za to i tak ponosi Federacja Rosyjska, a strona ukraińska stwierdza, że to jest teoria spiskowa, no to dochodzi do pewnego rozdźwięku pomiędzy poważnymi partnerami i może to kosztować stronę ukraińską utratę wiarygodności, utrata wiarygodności nastąpi w przeciągu dni, jej odbudowa będzie trwała miesiącami, jeżeli nie latami. Dlatego no, z pewnym zadowoleniem przyjąłem zmianę retoryki strony ukraińskiej w tej kwestii na mniej kategoryczną i bardziej w kierunku podjęcia współpracy w wyjaśnieniu okoliczności. Więc no, konsekwencji prawnych jako takich raczej nie będzie, konsekwencje polityczne czy wizerunkowe jak najbardziej i mogą one być no, na dłuższą metę niestety dość dotkliwe. Dobra, tyle jeżeli chodzi o pytania. Muszę powiedzieć, że jestem nieco pod wrażeniem, jak się wsłuchałem w ten monolog. Samo, bo tak się odciszyłeś, chcesz coś powiedzieć? Ja tylko chciałem dodać tutaj może odnośnie tego ostatniego pytania i odpowiedzi eksperta, że ja sam osobiście mam może taką teorię, że tutaj jest też ważny timing. Wydaje mi się, że tutaj teraz trzeba spojrzeć na to subiektywnie. Zapominam, że jestem powiedzmy obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, tylko patrzę subiektywnie, że
na jakby Ukraińcy, oczywiście będzie to miało wydźwięk negatywny dla ich odbioru, ale wydaje mi się, że to po prostu była gra polityczna na zasadzie my się stawiamy, wy troszeczkę zmieńcie swoją wypowiedź i spotkamy się w połowie, ponieważ zupełnie inaczej dla takiego odbiorcy, nie wiem, afrykańskiego, azjatyckiego czy południowoamerykańskiego wygląda wieść w gazecie czy w mediach. Ukraińska rakieta uderzyła w terytorium Polski, a inaczej wygląda po prostu odbiór, że czy sekretarza Blinkena, czy nawet polskiego prezydenta, który mówi, rakieta, która trafiła w Polskę, jest ukraińska, ale odpowiedzialność moralną ponosi za to Rosja. Tak po prostu to jest taka czysta moja teoria. Bo tutaj jakby ten timing mi to podpowiada, że w tym samym momencie, gdy była wypowiedź sekretarza Blinkena, tego samego dnia, dosłownie godzinę czy dwie godziny później była wypowiedź premiera Morawieckiego, w tym samym dniu złagodzone zostało jakby stanowisko ukraińskie w momencie. Znaczy, ale to jest kwestia polityczna po prostu. Oczywiście to jest kwestia polityczna, natomiast jeżeli chodzi Pan odniósł się do kwestii timingu, ja odniósłbym się raczej do tego, do pewnych kwestii dyplomatycznych, tak? Bo na miejscu prezydenta Zełenskiego po pierwszych oświadczeniach, które padły ze strony polskiej, że była to rakieta produkcji rosyjskiej, po oświadczeniu prezydenta Bidena, że na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, żeby był to pocisk wystrzelony przez stronę rosyjską, myślę, że gdyby strona ukraińska poszła w narrację na zasadzie współczujemy, jest nam bardzo przykro, tragiczne wydarzenie i łączymy się w bólu z rodzinami ofiar. Podejmiemy wszelkie działania zmierzające do pełnego wyjaśnienia tego incydentu wspólnie z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami z Polski. A jeżeli okazałoby się, że mieliśmy z tym jakikolwiek związek, to oczywiście poczujemy się do odpowiedzialności. Zupełnie inaczej by to brzmiało niż to jest teoria spiskowa, żeby był to ukraiński pocisk. Więc tutaj, o ile można niejako zrozumieć emocje chwili i działanie pod wpływem impulsu, o tyle w polityce międzynarodowej emocje należałoby raczej odsunąć na bok i skupić się na tym, co jest naprawdę najważniejsze, a najważniejsze z perspektywy Ukrainy w tym konkretnym przypadku było utrzymanie dobrych, nienaruszonych relacji zarówno z Polską, jak i z Sojuszem Północnoatlantyckim. I jeżeli słuchacie się Państwo w zapis konferencji prasowej sekretarza generalnego Stoltenberga z 16 listopada albo przeczytacie transkrypcję tej konferencji prasowej, myślę, że są tam dwa takie kluczowe momenty. Pierwszym z tych momentów jest pytanie zadane przez przedstawiciela ukraińskiej agencji prasowej, które sprowadzało się mniej więcej do tego, że tak współczujemy, przykro nam, ale kiedy dostaniemy nowe systemy obrony przeciwlotniczej, to było troszeczkę nietaktowne, że się tak wyrażę, w danych okolicznościach. A drugim takim momentem było pytanie zadane przez przedstawiciela agencji ARD niemieckiej, w którym poprosił on sekretarza generalnego, żeby odniósł się do tego komentarza prezydenta Zełenskiego, że jest to rzekomo teoria spiskowa, podczas gdy Sojusz Północnoatlantycki stwierdza, że nie ma podstaw do przypuszczenia, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż był to pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Więc jeżeli spojrzymy na to właśnie z tej nieco szerszej międzynarodowej perspektywy, to obawiam się, że z PR-owego punktu widzenia działania prezydenta Zełenskiego z jednej strony, ale również
ministra spraw zagranicznych Kuleby z drugiej strony, który wręcz domagał się od sojuszu podjęcia zdecydowanych działań w reakcji na ten incydent, no to jakby to powiedzieć, kolokwialnie rzecz ujmując, trochę im nie poszło. Powiem, że to jest dosyć interesujący wątek i nie do końca chciałbym przerywać, natomiast mamy tutaj dwa pytania już tak od dłuższego czasu i tak trochę wiszą, więc zaprosiłbym tutaj widzów do zadania pytań. Wybacz Stickout, że musi dłużej poczekać, ale Szymon był pierwszy, więc zapraszamy tutaj pierwszego widza. Dobry wieczór. Ja chciałbym zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy infrastruktury energetycznej. Chciałbym zapytać, czy najbliższej zimy może dojść do ogłoszenia masowej ewakuacji Ukraińców we wszystkich miastach i wsiach? Znaczy, chciałbym móc odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek nie jestem decydentem władz ukraińskich, to one będą o tym decydować. Ja nie spodziewam się masowej ewakuacji głównych ośrodków miejskich Ukrainy, choćby z tego względu, że w tych dużych ośrodkach miejskich raczej jest spora redundancja, że użyję tego brzydkiego słowa w kwestii czy w zakresie dostaw energii elektrycznej, a są zapasowe źródła energii i raczej obawiałbym się o mniejsze ośrodki miejskie, czy wręcz wsie, gdzie te dostawy energii elektrycznej, czy przerwy w dostawach energii elektrycznej mogłyby być moim zdaniem dłuższe i bardziej dotkliwe. Ale z drugiej strony też raczej nie będą wywoływały masowych ruchów migracyjnych, czy powodowały konieczności masowej ewakuacji. Natomiast no, zdecydowanie w kwestii planów reagowania kryzysowego ukraińskich sugerowałbym raczej zwracać się do władz ukraińskich. Ja tych planów nie znam i nie jestem w stanie przewidzieć, jakie będą reakcje ukraińskiego rządu czy samorządów w tych dużych ośrodkach miejskich. A drugie pytanie pana? Chciałbym zadać takie pytanie dotyczące obrony przeciwlotniczej. Czy Ukraina jest w stanie stworzyć taką tarczę antyrakietową na stylu Izraela? Absolutnie nie. I tutaj przede wszystkim determinuje geografia. Izrael jest państwem nieporównywalnie mniejszej powierzchni, o nieporównywalnie mniejszym terytorium. I Izrael ma ten luksus, w cudzysłowie oczywiście, że jest już względnie dobrze rozeznany w tym, jakie są główne cele uderzeń ze strony powiedzmy partyzantów palestyńskich czy palestyńskich terrorystów, jak o nich mówi Izrael. A to jest jeden aspekt, czyli geografia. Drugim aspektem jest to, że zasadniczo celem tych uderzeń na Izrael są mimo wszystko ośrodki miejskie i terroryzowanie ludności cywilnej, a nie paraliżowanie infrastruktury krytycznej czy uderzanie w cele o charakterze stricte wojskowym. Więc to też Izraelowi w pewnym stopniu ułatwia zadanie, ponieważ może skupić swoje systemy obrony przeciwlotniczej czy przeciwrakietowej na obronie ośrodków miejskich. A trzeci aspekt, który stawia Izrael w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji niż Ukraina,
jest taki, że no, broń używana przez palestyńskich partyzantów czy terrorystów palestyńskich, jak o nich mówi Izrael, to co do zasady broń stosunkowo prymitywna i broń krótkiego zasięgu, to są pociski kalibru, pociski, niekierowane pociski rakietowe kalibru 107 i 122 mm, głównie produkcji chińskiej, ewentualnie pociski moździerzowe, które no, poruszają się tylko i wyłącznie po trajektorii balistycznej, nie są pociskami manewrującymi, nie posiadają systemów przeciwdziałania czy zakłócania, nie są w stanie wykonywać manewrów z celu uniknięcia obrony przeciwlotniczej, więc no przykro mi bardzo, ale Ukraina nie jest w stanie stworzyć systemu obrony przeciwrakietowej na poziomie porównywalnym z Izraelem. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy więc drugiego, można powiedzieć, widza, który ma pytanie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór gościom. Chciałbym szacownemu rozmówcy zadać kilka pytań. Parę pojawiło się w trakcie dyskusji. Może zaczniemy od pytania numer jeden. Rozmawialiśmy, znaczy pan komandor mówił o zmianie władzy w Rosji, o możliwym, o zmianie reżimu i implikacjach z tego wynikających dla Rosji i Ukrainy. Moje pytanie w związku z tym dotyczy sytuacji, w której wojna na Ukrainie nie skończy się. Natomiast reżim Putina upadnie w najgorszy możliwy sposób, wciągając Rosję w serię konfliktów wewnętrznych i rozpad republik. Jakie konsekwencje taki proces może mieć dla Ukrainy? Jakie konsekwencje może mieć dla NATO? Jakie konsekwencje mogą być dla tlącego się ormiańsko-azerbejdżańskiego konfliktu? To jest moje pierwsze pytanie. Czy pan komandor najpierw odpowie? Nie, na najpierw odpowiem, ponieważ nie chciałbym się potem pogubić. Właśnie, chciałem to zaproponować. Rozpad Federacji Rosyjskiej, tak jak wspomniałem wcześniej, jest potencjalnie najgorszym z możliwych scenariuszy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że część strategicznego arsenału jądrowego Rosji rozmieszczona jest w nierosyjskich republikach Federacji Rosyjskiej. I rozpad Federacji Rosyjskiej mógłby spowodować utratę centralnej kontroli nad tym arsenałem. Nie mówię o możliwości bezpośredniego użycia tej broni jądrowej, ponieważ mniemam i mam nadzieję, że jest ona odpowiednio zabezpieczona, ale mówię o potencjalnym zagrożeniu związanym z wywozem komponentów broni jądrowej, zwłaszcza materiałów rozszczepialnych w sposób niekontrolowany. Rozpad Federacji Rosyjskiej i ewentualne pogrążenie się w wewnętrznych konfliktach no na pewno byłby z perspektywy Ukrainy pozytywny w tym sensie, że spowodowałby zapewne utratę kontroli nad wojskami rosyjskimi, które aktualnie prowadzą działania zbrojne na terenie Ukrainy i być może ich wycofanie do realizacji zadań związanych z przywróceniem porządku i bezpieczeństwa w poszczególnych republikach. Aczkolwiek no, długofalowo również dla Ukrainy mógłby oznaczać chociażby wykorzystanie przez któregoś z watażków z republik Federacji Rosyjskiej, który wejdzie w posiadanie materiałów rozszczepialnych, użycie chociażby tak zwanej brudnej bomby, więc no, upadek czy rozpad Federacji Rosyjskiej nie byłby długofalowo
na pewno pożądany z perspektywy globalnej. Jaki mógłby mieć wpływ na tlący się konflikt azersko-ormiański? Podejrzewam, że ewentualny upadek Federacji Rosyjskiej, czy jej rozpad, zachęciłby Azerbejdżan do przejęcia całkowitej kontroli nad Górskim Karabachem. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę fakt, że Federacja Rosyjska tak naprawdę nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z traktatu o kolektywnej obronie względem Armenii, nie wiem, czy tak naprawdę Azerbejdżan na chwilę obecną w ogóle przejmuje się podejściem Federacji Rosyjskiej do tego konfliktu i na ile ewentualnie powstrzymuje swoje zapędy w obawie o odpowiedź militarną ze strony Federacji Rosyjskiej. Sądzę, że takie kalkulacje zostały przeprowadzone, ale biorąc pod uwagę niejako ośmielenie się strony azerskiej, raczej nie spodziewają się oni zbrojnej odpowiedzi ze strony rosyjskiej dla wsparcia Armenii. To teraz kolejne pytanie poproszę. Jeszcze chciałem wrócić do punktu tutaj. Jakie konsekwencje, była to część tego pytania, jaka zmiana władzy i rozpad Federacji Rosyjskiej może wywołać konsekwencje dla NATO lub jakie akcje NATO miałoby bądź zostałoby zmuszone podjąć w takiej sytuacji? Musimy pamiętać, że Rosja, jaka Rosja jest, utrzymuje mnóstwo ruchów i dążeń separatystycznych, ale też fundamentalistycznych w regionie Kaukazu i Azji Środkowej, co stanowi dosyć istotną zaporę wobec tych ruchów, co jest poziomem wielostronnej współpracy z NATO, która może jest troszkę mniej znana w obecnej chwili. Chciałbym właśnie dokończyć tą kwestię w przypadku rozpadu Federacji Rosyjskiej. Jakie NATO będzie musiało podjąć działania w związku z tym, że czynnik hamujący przestanie istnieć? Znaczy, na pewno wymagałoby to całkowitego zrewidowania aktualnej polityki bezpieczeństwa sojuszu i odejście od aktualnej koncepcji strategicznej, ponieważ ta zakłada co do zasady dwa zasadnicze źródła zagrożeń dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardziej bezpośrednio ze strony Rosji, nieco mniej bezpośrednio ze strony Chin. Rozpad Federacji Rosyjskiej wyeliminowałby zagrożenie, czy to najpoważniejsze zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek nie oznaczałby absolutnie końca zagrożeń dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i trudno mi oceniać, na ile ruchy fundamentalistyczne na Kaukazie zostałyby uznane za zagrożenie dla członków Sojuszu. Aczkolwiek, no, snując najczarniejsze z możliwych scenariuszy, obawiam się, że wręcz w przypadku rozpadu Federacji Rosyjskiej należałoby zapewne poprosić Radę Bezpieczeństwa ONZ o autoryzację w trybie rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych interwencji militarnej mającej na celu chociażby zabezpieczenie rosyjskiego arsenału jądrowego w poszczególnych republikach. No, byłby to na już
powtórzy się po raz kolejny. No, rozpad Federacji Rosyjskiej tak naprawdę nie jest, czy nie byłby dobry z punktu widzenia światowego czy globalnego systemu bezpieczeństwa. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana reżimu na bardziej demokratyczny i bardziej prozachodni przy zachowaniu integralności Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o zachowanie kontroli nad jej arsenałem jądrowym. No, ja niestety obawiam się, że moja wyobraźnia nie jest w stanie ogarnąć wszystkich możliwych i to obawiam się, że niestety czarnych scenariuszy, jakie towarzyszyłyby rozpadowi Federacji Rosyjskiej. No, chciałbym dodać, że... Powrót do lat 90. ogólnie rzecz biorąc. No chyba nie, bo mimo wszystko Rosja na początku lat 90. mimo rozpadu Związku Radzieckiego jednak wiele tych procesów kontrolowała i... Zwłaszcza Czeczenii. To jest... Czeczenia to był rok 96, tak? Mówimy w chwili upadku Związku Radzieckiego, jednak nie było... Zacznijmy od tego, że Rosja, mimo tego, że stała na skraju katastrofy gospodarczej, a może właśnie dzięki temu, że stała na skraju katastrofy gospodarczej, porozumiała się z państwami zachodnimi w kwestii konsolidacji arsenału jądrowego, jego wycofania z byłych republik radzieckich i objęcia go wyłączną kontrolą Federacji Rosyjskiej. Więc no, mimo wszystko rozpad Związku Radzieckiego był chyba mniej dramatycznym wydarzeniem, niż byłby nim rozpad Federacji Rosyjskiej w aktualnym kształcie. No to czy jeżeli mógłbym dodać jeszcze, no to upadający Związek Radziecki i powstanie Federacji Rosyjskiej mimo jej niestabilności gospodarczej jednak zdawano sobie sprawę z zagrożeń nagłej destabilizacji, wykorzystano spuściznę radziecką, siłę militarną, a także wpływy do tego, żeby jednak tą stabilizację, żeby jednak tą sytuację ustabilizować. W tej chwili... No i sytuacja gospodarcza Rosji umożliwiła tak naprawdę w cudzysłowie przekupienie władz rosyjskich w tym sensie, że dzięki obietnicom i realnej pomocy gospodarczej dla Rosji na początku lat 90. była ona bardziej skłonna do tego, żeby wspólnie z Zachodem próbować tworzyć nową architekturę bezpieczeństwa. Okej, przejdźmy do pytania drugiego. Jeśli można, że tak powiem, tak ograniczyć się do tak właśnie dwóch, trzech pytań, bo też, że tak powiem, nie chcielibyśmy za bardzo przedłużać czasu naszego tutaj gościa. Dobra, pytanie to takie szybciutkie. Dobra, takie szybciutkie pytanie. W jaką stronę może, jakby to określić, w związku z konfliktem na Ukrainie i naszymi ostatnimi doświadczeniami, w jaką stronę powinien pójść rozwój i sił zbrojnych i doktryny obronnej Polski i NATO? I od razu trzecie pytanie, takie krótkie. Jakie mamy szanse na rozliczenie zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie? I to byłoby wszystko. Dobrze, więc przewrotnie, żeby nie powiedzieć perwersyjnie, zacznę od ostatniego pytania. Na to liczyłem. Obawiam się, że bardziej czy prędzej można liczyć na pociągnięcie do odpowiedzialności domniemanych sprawców zbrodni wojennych popełnionych przez stronę ukraińską, aniżeli przez stronę rosyjską, z tego prostego względu, że
Ukraina, wprawdzie nie podpisawszy i nie ratyfikowawszy statutu rzymskiego, uznała tymczasowo jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, przy czym no, na początku, czy początkowo zdawało się, że niektórzy politycy ukraińscy nie mieli świadomości, że wiąże się to z faktem, iż Międzynarodowy Trybunał Karny będzie badał wszystkie zbrodnie wojenne popełnione na terytorium Ukrainy bez względu na narodowość ich sprawców. Jeżeli chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych popełnionych przez stronę rosyjską, to albo będą oni podlegali nieformalnej ekstradycji, czytaj, ktoś zadba o to, żeby zjawili się czy pojawili się na terytorium państwa będącego stroną statutu rzymskiego, które zgodnie z tym, że statutem rzymskim będzie miało obowiązek wydać taką osobę Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, albo jednym z warunków postawionych Federacji Rosyjskiej w przypadku jej poważnej, zasadniczej, militarnej klęski i ewentualnej zmiany reżimu będzie wymuszenie czy zapewnienie przez stronę rosyjską, że podejmie ona współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale ten drugi scenariusz wymagać będzie albo jakiejś naprawdę katastrofalnej porażki Rosji w wojnie z Ukrainą, która zmusi czy spowoduje oddolne ruchy, które ostatecznie spowodują zmianę reżimu w Rosji. Albo wręcz jedynowładca zostanie wskutek swojej nieudolności odsunięty od władzy, a jego następca będzie bardziej skłonny do podjęcia rozmów z Zachodem. Jak powinna wyglądać doktryna obronna, jak powinien wyglądać system, czy jak powinny wyglądać siły zbrojne Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu wojny na Ukrainie? No, przede wszystkim Bardziej mi chodzi na bazie doświadczeń, w którą stronę powinniśmy zdążyć w kierunku rozwoju. No zdecydowanie należy kłaść nacisk na dalszą rozbudowę systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Co do tego, to chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że jest to element niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa. I tu trzeba mówić raczej o zintegrowanej obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, tak jak traktuje Sojusz Północnoatlantycki, czyli wykorzystującej zdolności wszystkich komponentów lądowego, powietrznego i morskiego. Z drugiej strony no, zdecydowanie widać, że zmierzch działań pancernych zapowiadany przez niektórych analityków nie nastąpił i w dalszym ciągu czołgi stanowią istotny element działań, przynajmniej jeżeli chodzi o komponent lądowy, z tym, że masowe i powszechne użycie zaawansowanych systemów przeciwpancernych, czy to w postaci granatników przeciwpancernych, czy przeciwpancernych pociskowych kierowanych, myślę, wymusi
wyposażenie nowych czołgów w systemy obrony aktywnej, ponieważ jak się okazało, pancerze reaktywne nawet tej nowszej generacji nie stanowią wystarczającej ochrony przeciw zwłaszcza nowoczesnymi, ciężkimi, tandemowymi głowicami przeciwpancernymi. Jeżeli chodzi o rozwój lotnictwa, wieszczony przez niektórych kres lotnictwa załogowego też absolutnie nie nastąpił. Powiem więcej, bezzałogowe statki powietrzne owszem wykonują olbrzymią robotę w cudzysłowie w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, aczkolwiek bezzałogowe statki powietrzne nie są w stanie wywalczyć przewagi w powietrzu i w dalszym ciągu będziemy potrzebowali załogowych samolotów, zwłaszcza jeżeli chodzi o samoloty tak zwanej piątej generacji. Wiadomo, że nie każde państwo będzie stać na duże floty samolotów piątej generacji, ale mogą one być uzupełniane przez samoloty generacji czwartej plus, pod warunkiem, że te będą uzbrojone w pociski przeciwlotnicze dalekiego zasięgu. No i chyba wniosek najważniejszy ze wszystkich, sprowadzający się do łacińskiej paremii civis pacem parabellum. No, dotychczasowe poziomy produkcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o amunicję, dotychczasowe poziomy zapasów amunicji okazały się w dużej mierze niewystarczające w przypadku pełnoskalowego konfliktu konwencjonalnego, takiego jak wojna na Ukrainie, zużycie amunicji, zwłaszcza do systemów artyleryjskich, jest olbrzymie i to jest, myślę, wniosek, który powoli wyciągają wszystkie państwa, nie tylko te bezpośrednio zaangażowane w wojnę, ale również te przekazujące Ukrainie zaopatrzenie. Trzeba zwiększyć poziomy produkcji, zwiększyć stany zapasów amunicji dla kluczowych systemów uzbrojenia. Czy mogę jeszcze coś dodać? Mamy jeszcze 3 minuty. Znaczy z mojej perspektywy no, tak, ale odwołam się tutaj do administratorów. Dlatego no takie bardzo, bardzo króciutkie naprawdę. Okej, wychodzi na to, że można wysunąć wniosek niejednokrotnie zresztą, który już się pojawiał, że tak naprawdę kluczem w przyszłych konfliktach zbrojnych nie będzie wielka armia, która będzie utrzymywana w czasie pokoju, ale zapasy, wyposażenie i szybkie rozwinięcie głębokich rezerw, które pozwolą zwielokrotnić tą armię 2-, 3- bądź 4-krotnie. Czy możemy uznać ten wniosek za... Zdecydowanie tak, system mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk musi być dopracowany w najdrobniejszym szczególe, ale powiem jeszcze, już tak niekoniecznie patrząc z perspektywy stricte sił zbrojnych, system obrony cywilnej, zapewnienia schronień i ukryć dla ludności cywilnej, coś co zaniedbywano w Polsce przez długie, długie lata, należy w miarę możliwości jak najszybciej odbudować. Dziękuję. Podobne wnioski chciałem zasugerować. Uprzedził mnie pan komandor, więc nie będę przedłużał. Jestem usatysfakcjonowany. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast mam jeszcze, że tak powiem, jeden z wątków, z których mam zapisany, taki już ostatni i będziemy powoli dobiec do brzegu, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Natomiast wraz z upadkiem Chersonia można powiedzieć, że legły takie, można powiedzieć, ostatnie nadzieje na zjednoczenie Rosji z Naddniestrzem. Pytanie brzmi więc, co będzie się dalej działo z Naddniestrzem? Czy zostanie ta kwestia rozwiązana pokojowo, czy może jednak, bo to de facto terytorium Mołdawii, będzie mołdawskie wojsko ingerować w Naddniestrze?
Może tym razem najpierw Sawę zapytam, żeby dać chwilę komanderowi na wytchnienie. Sam osobiście uważam, że najsensowniejszym i najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest pokojowe złączenie się Naddniestrza z Mołdawią, ponieważ tam są zależności, te dwa tereny, i Naddniestrze jako separatystyczna republika i Mołdawia są od siebie uzależnione. Czy to na nie tylko może i społecznie, ale też gospodarczo, i wydaje mi się, że tracąc jakby wsparcie Rosji, co jest bardzo prawdopodobne, bo Rosja, już nawet abstrahując, kiedy się ten konflikt na Ukrainie skończy, czy szybciej, czy dłużej to nastąpi, no to trzeba pamiętać, że Rosja będzie się teraz musiała skupić przede wszystkim na odbudowie własnych środków konwencjonalnych, a nie wspierania czy rozdawania pieniędzy czy finansowania Bantustanu, więc uważam, że no, tracąc jakby takie dość duże finansowanie ze strony rosyjskiej, no jedynym wyjściem będzie dogadanie się. Dobrze, w takim razie głos udzielam komandorowi. Co komandor myśli na temat Naddniestrza? Jak się ta sprawa zakończy po klęsce pod Chersoniem Rosjan? Ja też uważam, że optymalnym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie pokojowe i rozstrzygnięcie tego problemu na gruncie politycznym, aniżeli militarnym, aczkolwiek jakby to powiedzieć, być może Mołdawia stoi przed niepowtarzalną okazją, żeby dokonać niejako integracji Naddniestrza sposobem militarnym, i taka szansa może się, znaczy może inaczej. Im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym większe szanse na to, że Naddniestrze wróci na łono Mołdawii w ten czy inny sposób. Im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym większe prawdopodobieństwo, że apetyt tych władz separatystycznych na izolowanie się od Mołdawii będzie malał, biorąc pod uwagę słabnące wsparcie ze strony rosyjskiej. Aczkolwiek nie wykluczam, że Mołdawia i obawiam się, że, znaczy nie tyle obawiam się, szanse na skuteczne rozwiązanie tego w sposób militarny są stosunkowo duże, aczkolwiek no, w interesie wszystkich lepiej by było, żeby ten spór rozwiązany został na gruncie politycznym i dyplomatycznym, i być może po prostu trzeba będzie odczekać jeszcze parę miesięcy do momentu, w którym separatystyczne władze Naddniestrza zdadzą sobie sprawę z tego, że na wsparcie ze strony Rosji nie mają co liczyć, tak samo jak na wsparcie ze strony Rosji nie mogła liczyć Armenia. Dobrze, dziękujemy. Ja już tutaj, można powiedzieć, prawie chciałem dowieść do brzegu, ale zauważyłem taką jedną prośbę o głos. Nie wiem, czy go powinniśmy przyjmować na osobę, jeśli chodzi o prośbę o głos. Ja mam wątpliwości, jeżeli mam być szczery. Ja bym nie chciał. Będzie na mnie. Ale będzie na mnie. Witam was wszystkich serdecznie. Spokojnie, ja tylko na jedną sekundeczkę. Oczywiście jestem zajęty montażem kolejnego filmu dla warnews.pl na YouTubie, więc szybkie pytanko i uciekam. W temacie właśnie Mołdawii i Naddniestrza. Bo słuchajcie, oprócz samego Naddniestrza jest tam również jeszcze jeden rejon, którego nazwy sobie
przypomnieć w tym momencie nie potrafię. Gargruzja? Też... To się jakoś tak nazywało? O, właśnie, właśnie. Tak, który też jest pod silnym wpływem Rosji, a jego mieszkańcy są tutaj, powiedzmy, cały czas buntowani. I ogólnie Mołdawia jest troszeczkę rozrywana przez tutaj od strony, jak się nie mylę, wschodniej i zachodniej, więc ciężko im jest jako małemu, niebogatemu kraju walczyć o kolejne odzyskanie swoich terytoriów. I tutaj pojawiła się kwestia już rozpatrywana od wielu lat, a mianowicie połączenia się, a raczej zostanięciem bycia wchłoniętą przez Rumunię. I chciałbym się spytać was, co sądzicie na ten temat, jak realna jest to szansa, bo to byłoby dość oryginalne na arenie międzynarodowej, ponieważ od razu to terytorium staje się członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. Ja bym to pytanie oddał przede wszystkim naszemu gościowi, który najbardziej zna się na prawie międzynarodowym z nas wszystkich i który prawdopodobnie najwięcej ma z nas powiedzenia na ten temat, więc oddaję to komandorowi oczywiście. Znaczy ja powiem w ten sposób. Gdyby Rumunia i Mołdawia postanowiły dokonać unifikacji, to byłby, podejrzewam, ogromny szok. Pamiętajmy, że Naddniestrze jest co do zasady częścią terytorium Mołdawii, więc no, w poszanowaniu zasady integralności czy przestrzeganiu zasady poszanowania integralności terytorialnej, no nie widzę tutaj możliwości, żeby Rumunia próbowała niejako nad głową Mołdawii rościć sobie pretensje do jakichkolwiek jej formalnie rzecz ujmując terytoriów. Aczkolwiek gdyby doszło do unifikacji terytorium Rumunii i Mołdawii, co zostałoby zaakceptowane przez obie strony i uznane przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, to jak najbardziej tak mielibyśmy do czynienia z rozszerzeniem terytorium Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego o dodatkowe, niemałe obszary graniczące z Ukrainą. Aczkolwiek nie wiem, czy w obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej Rumunia byłaby skłonna w cudzysłowie wchłonąć jeden z najbiedniejszych regionów w Europie, no bo koszty z tym związane byłyby niebagatelne. Nie wiem, czy Sawa masz coś do powiedzenia jeszcze w tym, tutaj coś dodać chcesz? Szczerze mówiąc, to nie wiem, co bym mógł dodać, naprawdę. To... Myślę, że odpowiedź naszego tego jeszcze była wystarczająca. Kamilu, masz jeszcze jakieś pytanie do zadania? Nie mam żadnych, to było jedyne pytanie, dziękuję wam ślicznie. Żegnaj Kamilu, więc... Dobrze, abstrahując śmieszki na bok, nie widzę na chwilę obecną żadnych więcej pytań, że tak powiem, to już właściwie... Uczestnicy tam się wykruszają. Ja bym powiedział, że dzisiaj było dosyć stabilnie i dwa razy więcej widzów niż normalnie, więc jestem bardzo zadowolony. Natomiast teraz przejdziemy do podsumowania. Czyli jakieś ostatnie słowa, żeby podsumować ostatnie dwa tygodnie, można powiedzieć, walk na Ukrainie. Jakie można powiedzieć są najbliższe perspektywy, nie tyle na zakończenie wojny, ale co się będzie dziać na przykład w kolejnych dwóch tygodniach. Najpierw dam głos Sawie, później komandorowi, ewentualnie Gofre, jak chcesz, to coś dopowiesz. I proszę, będziemy już kończyć. Dobrze, Sawa, zacznij. No, tak.
W sumie, w skrócie, wydaje mi się, że czeka nas po prostu zimowa walka o inicjatywę. Inicjatywę w lecie Ukraińcy zdecydowali, wygrali i zachowali inicjatywę strategiczną i operacyjną no, praktycznie do teraz. A w zimie czeka po prostu nas kolejna odsłona walki o inicjatywę, czyli zasilenie jednostek zmobilizowanymi, którzy jeszcze w trakcie na przykład przechodzą szkolenie w aktualnym momencie, przechodzą szkolenie, czy chociażby odtworzenie niektórych jednostek, zwłaszcza tych, które w dalszym ciągu stacjonują w regionie Białogardu po no, niemożebnych stratach z kwietnia tego roku i wycofania się spod Kijowa, także no, czeka nas stagnacja na frontach, to na pewno, a dwa, gdy mróz zetnie Czarnoziem, walka o inicjatywę zimową. Dobrze, głos w takim razie podsumowania oddaję komanderowi. Znaczy ja tu do tego podsumowania naprawdę nie mam, nie mogę już nic dodać, bo w kwestii sytuacji operacyjnej i strategicznej na Ukrainie pełna zgoda. Dla mnie na chwilę obecną dużym znakiem zapytania pozostają rosyjskie zapasy środków rażenia średniego i dalekiego zasięgu, które już miały się wyczerpywać i to kilkakrotnie już miały się wręcz wyczerpać, a mimo to Rosjanie w dalszym ciągu znajdują gdzieś zapasy i na ile one im starczą, no bo trzeba przyznać, że zmiana priorytetów, jeżeli chodzi o rosyjskie uderzenia na ukraiński system, znaczy przesunięcie priorytetów w kierunku ukraińskiego systemu energetycznego przyniosło z wojskowej perspektywy, przynajmniej jeżeli chodzi o rosyjski punkt widzenia, no dość spore korzyści, dość spore efekty, bo nie do pominięcia jest tutaj aspekt ekonomiczny związany z faktem, iż Ukraina musiała de facto zaprzestać eksportu energii elektrycznej, który to eksport był niemałym źródłem dochodów dla ukraińskiej gospodarki. I tutaj ten aspekt ekonomiczny rosyjskich uderzeń jest moim skromnym zdaniem nie do pominięcia. Dobrze, dziękujemy w takim razie. W takim razie chciałbym podziękować, począwszy od naszego gościa za uczestnictwo, podziękować wszystkim rozmówcom, także publiczności. Następna debata prawdopodobnie będzie za 2 tygodnie, 2 grudnia, ale to jeszcze ustalimy, więc uważnie patrzcie na to, co się będzie działo. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo, tym samym kończę przewód debaty. Miłego wieczoru.